Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszej serii Transport Fever. Tak jak mówiłem, ropny temat już nam działa i to całkiem nieźle. Rozhulało się to na dobre. Właśnie wjeżdża skład. Zabierzesz to wszystko. O nie, chyba nie. Raczej nie. Ale robi co może, naprawdę. Czas więc na zbudowanie kolejnej linii ropnej, abyśmy mogli się tutaj troszeczkę rozwinąć. Mamy 3 miliony. Jedziemy z następnym. Ja tutaj zrobię coś takiego, taką po prostu przekładkę. Nie będę tutaj kombinował za mocno. Jak tutaj z prędkościami? Jest nieźle. Jest nieźle. To i tak będzie jechało pod górkę, więc tutaj bardzo będzie zwalniał. Widzicie, jaka jest różnica terenu, prawda? Potężna. Jest ogromna. I dobrze, i tak zrobimy. Tutaj rozszerzę o jeden tor. Ano to z tego powodu, żeby nasze pociągi tutaj mogły się mijać, no bo z czasem albo dodamy pociąg, albo będziemy musieli obciążyć wagonami. No w tych latach będzie ciężko go obciążać, ale myślę, że nie będzie to większego problemu stanowiło, jak dodamy drugi tor. Aha, drugi tor. Pod warunkiem, że coś zarobi. No, musisz trochę zarobić. Bo to takie tanie wcale nie jest. Dokładnie 2 miliony potrzebuje. 1,5. No, potrzebujemy 2 bańki. Dasz 2 bańki, czy... Dobra, może pożyczkę na tę chwilę. No musimy się kredytować, no nie mamy wyjścia. Jesteśmy młodą w sumie firmą. Na chwilę zatrzymam tutaj grę. Tutaj będę potrzebował to przerzucić jednak prosto. O, tutaj na przykład. Świetnie. Ok. To światełko możemy zmienić na obukierunkowe. Nie widzę problemu. I tutaj też zrobimy. Znaczy światełko. Na razie to są semafory. To jest rok 1892. Drugi. Więc. No tutaj światła raczej nie będzie na razie, myślę, ale spokojnie, zaraz wynajdą. Dobra, mamy to. Ja tutaj proponuję zrobić przewiązkę. Może przewiązkę? Nie, przewiązkę nie, bo będzie nam tutaj mocno zwalniał. Poczekaj, jak ty tutaj... Planujesz się, kolego? Aha, w ten sposób. Rozumiem. A więc dobra. Zróbmy w ten sposób. Taki najazd. Tutaj prędkości będą małe.
Bardzo małe. I tak tutaj wystarczy w sumie 90 na godzinę, jakby miał 80, 90. To jest zakręt. A tutaj będą latały towarowe pociągi, więc ja w sumie nawet nie chcę, żeby one tutaj fruwały nie wiadomo ile. Coś takiego dasz radę? Aha, rozumiem. Rozumiem. Tutaj będzie zwalniał do 50. Na razie nie wybrzydzam. Na razie nie wybrzydzam, bo nie bardzo mogę. I chciałbym, żeby to się szybciutko zbudowało. To połączenie tutaj z tą stacją ropną jest nam mega potrzebne. Dlaczego? Tutaj no, bez tego łuku nie pojedziemy w stronę tych miast, które już wybudowaliśmy. Znaczy miast wybudowaliśmy, no. Te połączenia, które już tam są, i fajnie by było je teraz uzbroić w ropę. One będą kupowały od nas, znaczy one będą sobie kupowały ropę w sumie, tak? Czy tam paliwo, paliwo w sumie. A my będziemy je dostarczać, no, jak na firmę transportową wypada, bo tutaj przypominam, niektórzy mnie pytali o to poza nagraniem, o co tutaj chodzi. No, tutaj założyliśmy firmę transportową, tak, żeby była jasność, i wszelakimi metodami transportujemy różne cuda. Czy to towary, czy to osoby, wszystko co nam się opłaca. Jesteśmy firmą, która transportuje absolutnie wszystko, wszędzie, gdzie tylko jest w stanie dotrzeć. Natomiast infrastruktura tutaj w tym przypadku leży po naszej stronie. Gra bawi się z nami w ten sposób, że to nie jest na przykład tak jak teraz mamy w Polsce, że PKP jest właścicielem jakiejś magistrali i sprzedaje dostęp do tego. Tylko tutaj jest taka sytuacja, że to my musimy sobie wybudować całą infrastrukturę od A do Z. I wtedy oferujemy na istniejącej infrastrukturze jakieś połączenia, to co nas interesuje. Tutaj zrobimy semafor, teraz tak, czy ty, kolego, będziesz, a więc zrobimy ciebie tutaj i on będzie wjazdowym na to tutaj skrzyżowanie. I tutaj pociągniemy, nie, nie, torem bym chciał, tor, tutaj tak, ten semaforek musimy na chwilę wyrzucić. Tutaj zrobimy przejazdówkę na prawy tor, o tak, mniej więcej. To by nam pasowało. I tutaj sobie, o, chlapniemy semafor. Jest ok. Jesteś ok? Jesteś ok. Dlaczego tutaj nie buduję krzyżaka? Dlaczego tutaj nie zbudowałem krzyżaka? To jest magistrala i tutaj w pewnych sytuacjach pewnie będziemy takie rozwiązania stosowali. Natomiast no, tutaj potrzebne mi są już duże prędkości. Ja chcę, żeby tutaj jednak już ta lokomotywa się rozpędzała i żeby ona jechała z jakąś prędkością. To samo jak będzie skręcał. Widzę to w ten sposób, że ten pociąg zjedzie na prawy tor. Musieliście pokrzywić tą ulicę, prawda? I tutaj zjedzie sobie i stanie na łuku. Mam nadzieję, że tutaj się zmieści. Ale myślę, że nie będzie z tym
jakiegoś większego problemu. Nie widzę tutaj takowego. Na razie przynajmniej. Tutaj zrobimy sobie jednokierunkowy. I jeszcze, a wiem, o co mi chodziło. Tutaj się pomyliłem. I tutaj zastosujemy takie rozwiązanie. Już wam powiem dlaczego. Tutaj tak, a tam dlaczego nie. A no tutaj sobie zastosujemy rozwiązanie typu właśnie krzyżak zwrotnicowy. Taki rozjazdowy. Mniej więcej tak. A no to z tego powodu, że tutaj musimy się zmieścić do mostu. I my musimy tutaj się zmieścić. Tutaj miałem połączenie. Gdybym zostawił to tak, jak było, musiałbym zrobić jeszcze przejazd w drugą, na drugi tor. Na moście raczej unika się stosowania tego typu rozwiązań na mostach. Przyczyn oczywistych, no mosty mają to do siebie, że na nich tory są troszeczkę bardziej wrażliwe na zmiany pogody i tutaj są i śliskie, i takie, i inne. I na mostach raczej się nie stosuje tego typu rzeczy. Tak samo jak unikamy takich dużych zakrętów na mostach. Robi się takie, ale raczej się tego unika. Na tyle, na ile można, na tyle, na ile nam teren pozwoli, tak? Dobra, mamy to. Aha, coś tutaj krzyczysz. A ja wiem, co ty krzyczysz. Dobra, okej. Okay. Dobrze. On tutaj krzyczy, że ma już dużo ropy. My mamy tutaj dużo ropy. Dobra. Ja ci tutaj puszczę jeszcze 10 wagonów. Tych wagonów, co ja mówię. Pojazdów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I to lecisz na ropę. I to natychmiast. Ile nam tutaj zalega? 100. No to około 50 baryłek, czy tam skrzynek, czy tam beczek. O, beczek, tak. Zabiera. Ślicznie to wygląda. Naprawdę. Teraz mam grę przyspieszoną, ale w normalnym trybie, no, nawet animacja tych koni jest po prostu śliczna. No świetnie, to trochę komicznie to wygląda, jak tak drepco tymi kopytkami, ale w sumie czemu nie. Odrobinę takiej zabawy. No tutaj nam rośnie. A, i ty będziesz chciał dwa pociągi jednak. Czy ty, miasto, jesteś w stanie tutaj kupować ode mnie jakoś więcej? Dobrze, zobaczmy. Tu mamy 6 pojazdów. Dobrze, w takim razie dokupimy kolejne, myślę, 6. Tak? Masz paliwo. 6, tak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Damy 8. Damy 8, bo tutaj, tak, tutaj jedziesz. Pytam, panowie koledzy. No i dlatego właśnie wymyślono kolej. Jakby chciał ktoś wiedzieć, to wam powiem, że takie wozy, one się dobrze sprawdzały na krótkich dystansach. Natomiast na dłuższym dystansie, jak wożono towary,
No to sami przyznacie, że 20 km na godzinę, no to nie jest jakaś zawrotna prędkość, prawda? I jak powiedzmy miasta od siebie leżały tam, nie wiem, po 100, po 200 km, albo tak jak mamy teraz odległości, tam powiedzmy, nie wiem, Warszawa, Poznań. Wyobrażacie sobie taką podróż wozem? No ja średnio to widzę. Nie wiem, czy to byłoby fajne. Tam trzeba by było naprawdę się uzbroić bardzo, bardzo mocno w cierpliwość, żeby to miało jakiś sens. Aha, bo ty miałeś tak zro... Aha, dobra, okej. Przepraszam. W sumie... Nie, no w sumie dobrze. Co? Hej, halo, zrobiłem tutaj przejazdówkę. No i dobrze jest. I git. I to działać ma. Dobrze. Tylko tutaj sobie sprawdzę żywiec. Znaczy żywność, przepraszam. Żywiec. Tak, żywiec. Żywiec jeździ. Ma się nieźle. To osobowa linia. Jak ta osobowa linia? Śmiga, śmiga. No i my też jesteśmy tutaj. Nie wiem, uda mi się taki duży. To jest wyjazd z zajezdni. Czy ty będziesz funkcjonował? Powiedz, a nie będziesz, a ty mnie oszukujesz. Nie wiem, kolego, no tak nie będziemy robić. A, no to mów od razu, że nie da rady, a nie mi tutaj. No dobra, nie dasz rady. No tak, no bo to nie jest tramwaj, że będzie zakręcał w miejscu, tak? Dobra, okej. W takim wypadku zrobimy drugą zajezdnię i tyle w temacie. Nie będziemy się wcale tym martwić i przejmować. Chociaż jakbym tą przestawił tutaj. Nie, nie będę kombinował, dobra. Gdzie jesteś? Tu? Jakąś zajezdnię, nie taką, ale ja bym chciał kolejową zajezdnię. No. Ale jakoś tak, weź się jakoś tak sensownie postaw, co, stary? Da radę coś tam pomyśleć, tak, żeby one, tak jakby. O. I tak, o, i wyszło tak, o. I fajnie, i super, i jest dobrze. I bardzo mi się podoba. Super. No i o to chodziło. Jak będziemy dysponowali fajną gotówką, to tutaj pogłaskam bardziej. Zresztą zrobię to poza nagraniem, nie będę was tutaj zanudzał takimi rzeczami. O. Dobra. Jest ok. I teraz tak, pociąg jest mi potrzebny. Ty jesteś jakiś silny. No, jesteś. Dobrze. No to taki czarny, nie czorny. Czorny. Może niebieski. Ten zielony w sumie był dobry. Czemu nie? Nie, to takie. Dobra, coś takiego niech będzie. Taka lokomotywka. I tutaj paliwko na czerwono, taki trochę inny.
odcień, taki ciemny. Nie, 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 musimy tutaj zaznaczyć, że ja chcę, żeby to było paliwko. No i teraz pytanie, dobre pytanie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 sztuk. Damy. Super. Teraz otwórz nową linię. Damy na razie ciebie na biało. Napiszemy paliwo. Na razie nie będę pisał gdzie. Napiszę 2. Później sobie przerobię. I teraz tak, ja bym chciał, żebyś ty, kolego, jeździł tutaj. Dobrze, dobrze. I żebyś mijał tą stację i jeździł, śmigał sobie. Chociaż nie, nie, nie chcę, żebyś mijał tej stacji. Chcę, żebyś normalnie wjeżdżał tutaj. Dobrze? Tylko ja bym chciał, żebyś ty tutaj wjeżdżał na peron numer 3. O tak, to jest taki bocznicowy peron. Nie będziesz tutaj za bardzo nam przeszkadzał. A tutaj bym chciał, przenieśliśmy się za pomocą magicznego kliknięcia tutaj, jakby ktoś nie wiedział, ale na pewno większość z was wie. Tutaj tak jest. Nie, to w sumie pasuje mi. Niech sobie jeździ tutaj. Dobra, ok. Mamy cię, jedziesz. I tutaj bym jeszcze ciebie prosił, żebyś ty się ładował do pełna. Pasi? No trochę pieniędzy wydaliśmy. Tutaj, wiesz co, pokaż mi 6 lat. A w ogóle coś wam pokażę. Zwróćcie uwagę, ja nie wiem, mi się to bardzo podoba. Zobaczcie, jak ta lokomotywa powoli się starzeje. Ona ma 6 lat. Nie wiem, czy pamiętacie, jak ona wyglądała. Zobaczcie, jak wagony pomału ulegają temu zębowi czasu. No są ewidentnie, widać takie przebrudzone, no efekt eksploatacji. I to ciężkiej eksploatacji. Ile ty masz wagonów? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście? Aha, bo bierzesz 60 sztuk, faktycznie. 60 sztuk, ale to nic nie daje. Dobra. Puszczamy was na szybko. Pokaż, jak ta lokomotywa jedzie. Dobrze. I my tutaj musimy zrobić jedną taką rzecz. Będziemy potrzebowali pojazdów, które będą zabierały paliwo. Będzie to także czerwona linia. I takich będziemy tutaj mieli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Na nową linię tutaj czerwoną i tutaj będzie przystanek i przystanek będzie tutaj. Tutaj południe, to ja bym chciał, żebyś ty ładował to do pełna. Ok? Ok. Super. Przyspieszyłem trochę grę, abyśmy no, mieli trochę tych pieniędzy na ruchy, żebyście nie musieli zbyt długo oczekiwać.
Aha, jest już tutaj 6 sztuk i takie tematy. Dobra. Ja bym tutaj wymienił ciebie też na taką lokomotywkę. Może ty to będziesz czarna. O. Wymień. A co? Mamy to połączenie, na którym bardzo mi zależało i które nam teraz pozwoli rozprowadzać paliwo, jak już wam mówiłem, na miasta położone tutaj, wzdłuż wybrzeża, dalej. Tak jest, no, tutaj też byśmy zrobili. Taki odbiór, ok. No, będzie trzeba coś tutaj wyburzyć, niestety. Bardzo mi przykro. I tak zrobimy. Nie sięgniesz, ale tak sięgniesz. Ja mam pomysł. Zniszczymy tą drogę. Tylko droga. Buduję se nowo. Miasto bogate, dadzą radę. Okej. No tutaj musimy mieć jakiś punkt zbioru. Dobra, to będzie zadanie dla was. Powiedzcie mi, czy doprowadzając tutaj paliwo, wyburzamy budynki, czy korzystamy z tej stacji tutaj pojazdowej? Napiszcie mi w komentarzach, jak chcecie, żebym to rozwiązał. I lecimy dalej. W następnym odcinku puścimy tutaj już pociąg, sam pociąg w sumie, nie będziemy tutaj budowali połączenia, no bo i po co. I myślę, że już powoli no, spróbujemy się tutaj wkraść stacją osobową. Zobaczymy, na ile to da. Myślę, że spokojnie nam czas pozwoli, a tymczasem zostawiam was z kolejką. Zobaczcie, jakie to jest piękne stworzenie. Ale śmigasz. O kolego, ale daje radę. No się nie spodziewałem. No, 6 dyszek bez niczego leci. O kurczę. Panie. Górka już mu nie straszna. Idzie jak burza. Dobra, a teraz zapraszam was na przejażdżkę i to na dzisiaj będzie tyle. Jedziemy naszą trasą. Napiszcie mi w komentarzach, czy chcecie takich przejażdżek, czy nie macie ochoty. Na koniec filmu wsiadamy i jedziemy. Ja się z wami żegnam. Do następnego odcinka. Hej, hej, trzymajcie się, hej.